Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers. Body on tape! And Los Santos neighbors get no sleep, even with anybody. Fold deep in a green rag with gold feet, last with the flag on a strap. That's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, big and buff, nice and straight. You got stats to spec, back and steel. Stamina, muscle, back and sex appeal. You get cold from big bones and cold labs, suburban zip. Victim and defect. Watch your back when in rival hood. They'll test just to guess if you'll survive into wood. Ducking shells at the clucking bell. Jump out, bust it, gun until they tuck it in jail. You got scraps, huh? The Dre is for the gangsters, homeboy. Hands is the language for the bangers, homeboy. And it's dangerous, homeboy. Get your brains moved for how you do the bangers. Popping hoppers, dump them out in the block. Shake before the cops come. Listen for sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with a shotgun. Hitting them up with that Grove Street lock and a dirty slingshot, no Levi. Dzień dobry. Rozpoczynamy piąty, specjalny odcinek GTA San Andreas Bugi i ciekawostki, czyli co kryje San Andreas, a więc po pierwsze Demieszko ma swoje logo, po drugie nasz program ma własne intro, po trzecie nasz skład jest większy o trzecią osobę, Big Maca, po czwarte zaraz zobaczycie trzy ciekawostki, po piąte każdy z naszej trójki przygotował coś specjalnego, po szóste w następnym odcinku zobaczycie jak Big Mac dostał się do tego programu, po siódme każdy z nas ma własne auto, ja mam Hot Rink Racera, Big Mac ma jakiś wóz terenowy, a Andreas ma garbusa. Po ósme mam apel, abyście albo obejrzeli napisy, albo je przewinęli, gdyż po nich będzie po każdym odcinku śmieszna scenka związana z danym odcinkiem. Po dziewiąte, zaczynamy. Każdy zna ten hotel, Jefferson Hotel, każdy był przynajmniej raz, co niektórzy kilka razy, ale nikt nie zauważył, albo przynajmniej nikt nie wstawił na YouTube ciekawostki, która wydaje się niesamowicie widoczna. Muszę schudnąć. Patrzcie jaka dziura w suficie, przez nią wlazł swat w misji w tym hotelu dla suit. Da, widziałem tam dyskietkę, strzelę tam sobie jednym pociskiem bazuki. Obluknijmy kamerką, co tam ciekawego możemy znaleźć. Dyskietki, 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 same dyskietki. Ale patrzcie, są żółte strzałki. Spróbuję tam wlecieć. Rockstar zablokował w tym miejscu jetpacka i nie mogę wznieść się do góry. Muszę odłożyć tego jetpacka. Spróbuję kodem Kangaroo. Sufit za wysoko, nie dosięgam, spadam stąd, bo sobie zrobię krzywdę, ale nie poddam się i jakoś później dostanę się na górę. Te sprunki są dobre.
Skąd tu się wzięli ballasi? Straż pożarna zgasiła pożar. Możemy kontynuować, a więc będziemy sprawdzać, czym nie da się rozwalić hydrantu. Zaczniemy od broni palnej. Karabiny nie. Shotgun nie. Pistolet nie. Uzi nie. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z granatem. Aż złomek podskoczył w step. A tak w ogóle to fajnie się przełazi przez te hydranty. To teraz pojazdy. Samochodem Sweeta rozwalę ten hydrant bez problemu. Problemami, ale hydrant rozwalony. Jaki skurwiel zajebał Sweetowi auto. Sweet nie będzie zadowolony. Monster Truck bez komentarza. Teraz będzie ciekawie, Lothar. Cokolwiek to jest, też można przetestować. Pożarnej to chyba utknęli tu na dobre hehe. Druga część testu w następnym odcinku. Policjanci w San Andreas to debile. A teraz pokażę, do czego ci debile są zdolni, byle tylko mnie dorwać. Shit, this is bad for my heart! CJ, remember that! You... No! Ah, come on! Proszę popatrzeć, czyż oni nie są głupi? Są chła chła chła. Go, go, go! This is the police, move! Keep running! You clowns! PD!
O kurde, swat. Ci umiem lądować na czterech łapach. Chyba pora wiać. Andreas powiedział, że gdzieś w pobliżu zostawił dla mnie brykę. Ja mu normalnie pierdolę, jak go tylko spotkam. A masz ty stary wiedzę, z policją zadzierasz, ja ci dam starego dziada. I co, stary dziad cię pokonał, haha, dziadki rules. A teraz każdy z naszej trójki przygotował coś specjalnego na ten odcinek. Pierwszy materiał to Karl Zabójca. Step on up, motherfucker! Away. Don't touch me. Say bye bye to your teeth. Nobody can tell me. You're blocking up the stairs. That's cold. Hell, get the fuck up. Drugi materiał to wybuchowy Andreas i jego granaty. Sing it note for note, don't worry. A na koniec Big Mac i jego Bóg.
teraz czas na wielki, niesamowity i zaskakujący finał, który jednocześnie kończy ten odcinek. Papa. Moją siostrę łopatą w rej walisz.